Witamy was serdecznie na ścieżce Fred Hunting i Forensic. Jest z nami Marcin Ratajczyk. Marcin Siema. jest członkiem Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa IT w Allegro. Zgadza się. Zaprezentuje nam prelekcję na temat Zapolujmy Razem na ransomware. Ransomware, czyli jeden z najgorętszych tematów ostatnich, ostatnich lat który ma duży wpływ zarówno na sektor prywatny, jak i sektor publiczny. Sama ostatnio miałam wątpliwą przyjemność mieć do czynienia z ransomware, ponieważ nie mogłam zapisać się do szpitala. Szpital padł właśnie ofiarą tego złośliwego oprogramowania. Marcin, zapraszam Cię do zaprezentowania swojej prezentacji. Powodzenia. Dzięki. Cześć wszystkim, ja przyjechałem do Was z Allegro. My w Allegro robimy threat hunting na wiele sposobów. Dzisiaj pokażę Wam jeden z takich sposobów. Ale zanim zaczniemy, krótkie wprowadzenie, czego będziemy używać w ogóle. Będziemy używać Sysmona. I co to jest Sysmon? Sysmon jest darmowym narzędziem, nie open source'em, ale darmowym narzędziem z pakietu Sysinternals. Myślę, że ten pakiet jest znany wszystkim administratorom. I on pozwala monitorować to, co się dzieje w systemie i zapisywać to do dziennika zdarzeń, czyli dobrze znanego formatu. Co ma istotne znaczenie do przesyłania tego dalej do SIEMA czy do odpytywania za pomocą PowerShell'a. I teraz, tak, krótkie wprowadzenie. Czym ten Sysmon nie jest? Nie jest rozwiązaniem typu antywirus. On nam nie powie, czy coś jest złośliwe, plik na komputerze, czy odwiedzona strona. Bo nie posiada żadnych mechanizmów reputacyjnych, więc to nie jest żaden odpowiednik antywirusa. Nie jest rozwiązanie typu EDR, XDR, nie posiada tych wszystkich rzeczy to na przykład, nie wiem, zdalnej komunikacji z podejrzanym hostem, bo chcemy go sprawdzić, czy tam nic się nie dzieje. To nie ma takich mechanizmów i niczego nie blokuje. I to ostatnie zdanie, ten ostatni punkt, on byłby jeszcze jakiś czas temu prawdziwy, ale dwa ostatnie duże wydania Sysmona wprowadziły dwa event ID, czyli ID27, że blokuj e, tworzenie plików wykonywalnych. I 28, że blokuj, jakby to powiedzieć, bezpieczne usuwanie plików, czyli nie tylko usunięcie go z systemu pliku, ale także nadpisanie po nim miejsca na dysku, to też może być blokowane. I tu z góry pewnie może pojawić się pytanie, je trzeba zdefiniować w pliku konfiguracyjnym, żeby coś blokowały. To nie jest tak, że on, jakby to powiedzieć, out of the box blokuje. Więc tak, już można powiedzieć, że blokuje, czyli ten argument już można oddalić, bo często się pojawiał ten zarzut, że no fajny ten Sysmon, ale no niczego nie blokuje, no już blokuje. I teraz tak, ściana tekstu, to jest trochę mało czytelne, ale tylko chciałem wam pokazać, że obecnie jest 29 zdarzeń, które są blokowane, to znaczy blokowane które są monitorowane przez Sysmona, i to jest bardziej e, czytelna forma. Z tego slajdu, co chcę, żebyście zapamiętali, to są cztery pierwsze kolumny. Jak będziecie analizować malware, jakiś atak, jakąś kampanię, to zwracajcie uwagę na cztery pierwsze kolumny, czyli co się zmienia w procesach, w systemie plików, co się zmienia, czy jest nawiązywana jakaś komunikacja sieciowa i jakie są zmiany w rejestrze. Przedostatnia kolumna dotyczy WMI, ale dzisiaj nie będzie przykładu z WMI, a ostatnia kolumna to jest po prostu dla administratorów, czy system działa, nie działa, czy został zmieniony plik konfiguracyjny. I teraz tak, Microsoft jakiś czas temu zakochał się bardzo w open, open source i w Linuxie i postanowił wypuścić również Sysmona dla Linuxa. Tych zdarzeń jest zdecydowanie mniej, ale szybka analiza pozwala stwierdzić, że to może być fajna alternatywa, na przykład dla AudiD, Audi który jest znany administratorom Linuxa, więc jak najbardziej jesteśmy w stanie też to zaimplementować na systemie innym niż ze stajni Microsoftu. I teraz tak, co nam będzie potrzebne, oczywiście sysmon, to jest do pobrania ze strony, plik konfiguracyjny, tutaj są dwa podejścia, albo tworzymy go sami, bo to jest prosty XML, ale nie o tym dzisiaj, albo korzystamy z gotowców i tych gotowców teraz na Githubie jest pełno, tylko jak to z projektami na Githubie, one często są porzucane po jakimś czasie i ten, który polecam wam spróbować na samym początek, to jest właśnie ten podlinkowany tutaj, najbardziej rozbudowany, cały czas utrzymywany przez Olafa Hartonga, który też prowadzi bloga w tym temacie, więc też polecam zajrzeć. Uprawnienia administratora to jest oczywiste, można to oczywiście zrobić też przez GPO i puścić na całą firmę. I teraz tak, tak wygląda instalacja, tak wygląda aktualizacja pliku konfiguracyjnego, nic skomplikowanego, więc jak najbardziej można to oskryptować. I tu jest pokazany właśnie ten event log, jest tworzony odpowiedni dziennik, w odpowiedniej ścieżce, i to jest coś, co można odpytywać czy PowerShellem, czy parsować to w jakiś sposób, czy wysyłać do CMA, e, i tam dalej robić, czy zapytania, czy reguły. Teraz, tak, e, materiał badawczy, tak to nazwałem, e, To jest jedna z wielu wersji killchaina, i ransomware jest na samym końcu. To już nawet nie chodzi o samo odpalenie ransomera, tylko jak to się stanie wrzucić na kontroler domeny, bo to zazwyczaj kontroler domeny jest celem tych kampanii, plik, no to już jest po nas, bo to jest kwestia czasu tego, kiedy on go odpali, o ile wcześniej nasze zabezpieczenia się nie zorientują, że coś tam jest nie tak, no bo czasy tych takich prostych ransomware'ów, które przychodziły do nas jako załącznik, no już dawno minęły, to są całe kampanie i my teraz się skupimy na tej zielonej ramce, czyli zobaczymy, jak blisko jesteśmy w stanie dojść do początku i jak bardzo Sysmon jest nam w stanie e, pomóc. I teraz tak... Defi Report, mam nadzieję, że strona znana. Jak nie znana, polecam się zapoznać, bo myślę, że to za chwilę będzie standard i tak powinny wyglądać wszystkie raporty opisujące kampanie razem z timeline'em, z mnóstwem screenów. 11, wszystkie dotyczą grup ranzomerowych, ale oczywiście nie tylko grupy ransomware'owe są na tej stronie analizowane. I zaczynamy naszą przygodę. Trzeba się tam jakoś dostać. Najpopularniejszym wciąż i wciąż wśród tych grup e, jest phishing i bardziej linki niż bardziej załączniki. Dlaczego? Z jakiegoś powodu, bliżej mi nieznanego, e, prędzej przejdzie złośliwy link niż złośliwy załącznik. Zresztą załączniki to można zdefiniować, że czy on jest złośliwy, czy nie jest złośliwy. Jak ma jakieś konkretne rozszerzenie, to w ogóle mi tego e, nie pokazuje i z linkami jest trochę gorzej. I tutaj widzimy, że mamy do pobrania jakiś plik z dobrze znanego serwisu mega.Nz i teraz taka mała, małe odbicie od tematu. Kto kojarzy Lolbinsy, te Windowsowe binarki, które można. Tak, widzę, większość z Was kojarzy. Podobna sprawa jest ze stronami, bo można stworzyć stronę, hodować ją tydzień i później użyć ją w kampanii, ale to jest jednorazowe IOC i potem domena jest spalona, ale można też wykorzystać dobrze znane dobrze dobre znane strony takich zaufanych firm jak Microsoft, Google czy Github i tego już nie zablokujecie, bo jak macie programistów, no to zablokujcie im Githuba, no to bardzo szybko do was zapukają, a Github może służyć na przykład do hostowania złośliwego oprogramowania, więc w tym kierunku właśnie idą teraz atakujące, że wykorzystują te dobrze znane serwisy, a nie hodują domeny, które są tak naprawdę jednorazowe i po jednej kampanii nadają się do wyrzucenia. Teraz tak, jest pobierany plik, e, oczywiście, i teraz pierwszy raz zaglądamy do sysmona, event id 11, który mówił o utworzeniu plików, i widzimy, że Chrome utworzył e, jakiegoś zipa. O ten zone identifier za chwilę wytłumaczę. Na dole korzystam z Kibany i z Elka w swoim prywatnym labie, że tak to nazwę, e, i właśnie będziecie widzieli, jak to jest ładnie parsowane i ładnie widoczne w Kibanie na następnych slajdach. Więc widzimy, że mamy utworzony plik, Idziemy dalej, i teraz, z racji, że to był mail, i ten mail przyszedł, został otworzony za pomocą Outlooka, czyli programu pocztowego. W momencie, kiedy otwieramy link bezpośrednio z Outlooka, Sysmon jest w stanie to zmonitorować. Parentem jest Outlook, procesem potomnym jest Chrome, i co jest najważniejsze, jest adres URL tego linku, który został kliknięty, bo mail może zostać usunięty przez użytkownika, bo spanikował, nie chciał jakichś konsekwencji, nie chciał się przyznać. A dzięki Sysmonowi właśnie mamy to wrzucone w event loga. Idziemy dalej. Event ID 15, czyli file stream created, to odnosi się do takiego, takiej technologii w NTFS. Jak Alternative Data Streams. Najczęściej możecie się z tym spotkać, jak pobieracie jakiś plik i chcecie go zainstalować z internetu, to wyskakuje to ostrzeżenie. Czy jesteś pewien, bo to jest plik z internetu? Za to odpowiada Zone ID3 i to jest istotne z punktu widzenia Incident Response. Czasami to zależy od przeglądarki jej wersji, a nie od samego Windowsa. Jest adres domeny, z której zostało to pobrane. Kolejny artefakt, który powinien znaleźć się w raporcie czy w ticketie, który służy do opisania danego incydentu. Execution i teraz tak, no, pobraliśmy tego zipa i teraz kwestia, że jak przekonać użytkownika do tego, żeby go otworzył. No to jak go wypakuje, to ma plik iso i to jest chyba na 11 raportów 10 razy był ten motyw stosowany, co się stanie po kliknięciu pliku iso? On zostanie zamontowany jak płyta. Jakby ktoś sadził płytę, pojawi się ik ikonka i są dwa pliki, jest report.dll, nasza złośliwa dll -ka. jest report, w sensie plik LNK, skrót. I teraz jest atrybut hide, czyli użytkownik widzi tylko ten plik LNK, a jak zajrzymy w ten plik LNK, to w polu target mamy wskazanie, że run .dll ma uruchomić tą naszą złośliwą dll więc użytkownik nie mając wyboru klika ten plik LNK, a ja mam shella do tego komputera. Więc tak to wygląda. Kolejne darmowe narzędzie Meterpreter z pakietu Metasploit. Można oczywiście to samo wykonać za pomocą Cobalt Strike, no, ale tak się złożyło, że nie miałem wolnej licencji. <grydy> Idziemy dalej. Teraz pytanie, kto widząc taką linijkę zwróciłby uwagę i zatrzymałby się przy analizie? Już nie mówię o, nie, o powód, tylko kto by... Tak, widzę parę osób. A nie będziemy pytać o powód, gdyż Równie dobrze w vlogach może pojawić się takie coś. I teraz na takiej linijce, no podejrzewam, że mało kto by się zatrzymał, no chyba, że znana pamięć wszystkie DLL-ki, które są zainstalowane w jego, czy znajdują się w jego systemie. Tutaj przychodzi nam z pomocą sysmon i teraz jest kwestia taka, że mamy faktycznie ten run DLL 32 i report DLL, ale nie mamy tego tempa, tej podejrzanej ścieżki, ale co mamy niżej? Mamy pole current directory, i pole Karen który mówi, gdzie znajduje się ta DLL, która została wykonana. I widzimy, że to jest E, czyli idąc, yy, robiąc sobie taki trening myślowy, możemy stwierdzić, że to było z podmontowanego, czy to dysku, czy to USB. No to jest oczywiście do sprawdzenia. I coś, co jeszcze zauważyłem, ale to nie jest taki, jakby to powiedzieć, jeden do jednego. Explorer exe jest parentem w przypadku wykonywania. Użycia tej techniki z ISO, ale to nie, jest, to nie jest zawsze jeden do jednego, że będzie oznaczać to coś złego, więc polecam też patrzeć na to pole current directory, jak nie wiemy skąd został dany plik wykonany. Komunikacja sieciowa, tutaj nie trzeba było niczego podkreślać, bo tutaj mamy wprost. IP źródłowy, IP docelowy, port źródłowy, port docelowy do zapisania do raportu czy do tikieta. Discovery to jest najtrudniej do złapania, bo Większość tych technik Discovery no, to są pojedyncze komendy, które są używane czy przez administratorów, czy przez instalatory oprogramowania, więc e, reagowanie na każdy UMA i każde wywołanie net, to jest trochę duża ilość false pozytywów i duża ilość frustracji na sam koniec. Ale e, oczywiście, ci atakujący też nie chcą wszystkiego klikać pojedynczo, więc tworzą sobie na przykład skrypty baczowe. I tutaj widzimy, co się stanie, jeżeli ten skrypt baczowy zostanie uruchomiony. Po pierwsze, w bardzo krótkim czasie wykona się duża ilość komend, które są odpowiedzialne za właśnie Discovery reconnaissance, a po drugie, one będą miały wspólnego pida. Parent pida znaczy się. I to już jest pewien wskaźnik. A na koniec jest taka linijka, która mówi nam, gdzie znajduje się ten plik baczowy, który wywołał te wszystkie komendy i też to może być jak najbardziej wartość w naszym, procesie, w naszym procesie inwestygacji. Ale oprócz tych takich dobrze znanych komend Windowsowych możemy też użyć oprogramowania zewnętrznego jednym z takich oprogramowania, które używają te grupy jest ADFind do robienia rekonesansu w w domenie. i oczywiście też jest to wrzucony w, jest to wrzucone w skrypt. Tutaj widzimy sysmona w akcji po raz kolejny. tak jak mówiłem, na samym dole jest ścieżka do tego pliku. A z ciekawych rzeczy, które jeszcze do tej pory nie było, mamy Original File Name, bo oczywiście ten Adefine nie musiał się nazywać Adefine, tylko jakkolwiek, ale Original File Name zdradza nam, jak ten plik się naprawdę nazywał. No plus takie szczegółowe informacje, jak, jaka to firma stworzyła, jaka to jest wersja i więcej takich, więcej takich rzeczy. Tu jest oczywiście, jak to wygląda w kibanie. Tym razem nie proces ID, tylko ścieżka właśnie do tego pliku baczowego privilege escalation. Jak już jesteśmy na systemie, to chcielibyśmy się podnieść do najwyższych możliwych lokalnych uprawnień. I teraz ja na co dzień nie używam narzędzi tego typu, bo jestem po tej niebieskiej stronie mocy. I ostatni raz, jak używałem polecenia Get System w Meterpreterze, ono też jest dostępne z tego, co pamiętam, w Cobalt Strike'u, to były trzy techniki. Teraz jest ich technik sześć, z czego pięć dotyczy tak zwanych nine pipe'ów. Co to są namepipy? To w prosty sposób, to jest jeden ze sposobów komunikacji między procesami, również między procesami na innych hostach. To przypomina trochę komunikację sieciową, ale nie ma nic wspólnego z modelem iso i to jest po prostu sposób komunikacji się między procesami i tyle nam wystarczy. I teraz tak, każdy z tych numerków odpowiada technice, którą widzieliście wcześniej. Za każdym razem, jak jest użyta któraś z tych technik, Sysmon jest w stanie, bo posiada dwa eventy 17 i 18, zarejestrować aktywność związaną z pipeami. Teraz, robiąc sobie testy i tworząc odpowiedniego regexpa, możemy zrobić fajną regułkę, która pozwala nam łapać e, tego typu e, narzędzia. Tak to jest widoczne właśnie w Kibanie, tu z góry mówię, że wystarczy zainstalować agenta, pchać to do Kibany, nie trzeba żadnych parserów, nie trzeba się bawić z supportem waszego SIEMA czy coś w tym stylu, żeby napisał wam parser albo kiedy będą parsować logi, wystarczy użyć darmowego, darmowego L-ka, darmowej Kibany. E, tak samo jesteśmy w stanie łapać Cobalt Strike'a, a tutaj jest tylko wycinek tabelki. E, więcej informacji znajdziecie w tym blogu. Tu już są gotowe regexpy, które po prostu wprost możecie e, użyć w swoim CM czy w swoich e, serczach. E, credential Access. E, w zapowiedzi tej prezentacji było pytanie, czy te grupy są zaawansowane. E, Śmiem twierdzić, że nie są, a nie są z różnych powodów. Mając już dostęp do hosta, najczęściej po RDP czy w jakiś inny sposób, po co bawić się w jakiejś celi, po co się bawić w jakieś skrypty? Jak można skorzystać z programów, które są wbudowane i posiadają GUI, czyli graficzny interfejs? I w tej technice najczęściej chodzi o proces LSAS. Można zrobić dumpa takiego procesu i wyciągać z niego wartościowe rzeczy. I można to też zrobić za pomocą no, już wbudowanego task managera, i tak właśnie te grupy robiły. Co jest charakterystyczne dla tej techniki. Zawsze jest to Elsa.DMP i zawsze jest to ustalona e, lokalizacja. Co jesteśmy w stanie jak najbardziej zobaczyć w e, Sysmonie i stworzyć odpowiednią regułkę. E, Kibana. E, następnym narzędziem graficznym, które jest przez nich używanych i też często jest używany przez administratorów. Niestety, niestety, jest proces hacker. I proces hacker różni się tym od zbudowanego task managera, że już możemy zmieniać nazwę pliku i możemy zmieniać lokalizację, więc ten ID 11 z poprzedniego slajdu może nam nie pomóc. I tutaj pierwszy raz pojawia się event ID 10, czyli że mówiące o proces access, że jakiś proces, który jest w source image, uzyskał dostęp do procesu który jest w polu target image. Jeżeli chodzi o te credential access no to będzie nas interesował elsas, a jeżeli chodzi o source image no to widzimy, że ta ścieżka jest dosyć specyficzna. No i powinniśmy się temu bardziej przyjrzeć. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników są takie pole jak granted access i call trace i na podstawie granted access jest dużo researchy porobionych jak łapać mimikaca i jego na przykład inne e, formy na podstawie tylko tego pola albo na podstawie tego pola i informacji z call trace. Tutaj jest właśnie bardzo ładnie pokazane, jak tutaj wygląda w kibanie. Idziemy dalej, ale oczywiście też zdarza się, co niektórym grupom, używać narzędzi celi. To jest kolejne narzędzie z pakietu SysInternals, czyli można powiedzieć kuzyn SysMona. Z kolei ProcDump. ProcDump używany oczywiście do robienia zrzutu pamięci danego procesu. Oczywiście interesuje nas Elsass. Tak samo e, Sysmon raportuje to w swoim event ID10. Swe, swoją drogą to jest najgłośniejszy event. Jakbyście sobie zrobili podsumowanie po tygodniu na przykład, to najwięcej będzie właśnie e, proces access. Bardzo głośno zachowują się wszelkiego rodzaju e, antywirusy, EDRy, Microsoft Defender, mnóstwo generują e, rzeczy typu e, proces access, więc warto to sobie zawczasu tutaj listować. E, oczywiście e, ładnie sparsowane wykibanie. To jest bardzo ciekawy sposób, bo jest taki proces. Zaraz tu wrócimy. Jest taki proces jak FOD Helper, czyli Future On Demand Helper. W momencie, jak chcemy dodać jakąś opcję, funkcję do systemu Windows, to możemy to zrobić oczywiście graficznie. Jak to się mówi, frontem do klienta, więc nic nie trzeba rejestru, rejestr, zmieniać w rejestrze ani nic w tym stylu. Wystarczy install, uninstall. I co jest e, ciekawe w tym procesie, on działa z podwyższonymi uprawnieniami. W momencie, jak on działa, to odpytuje konkretne klucze rejestru. I teraz, modyfikując te klucze rejestru, a, możemy wpisać tam różne komendy, które mają być wykonane. I w wyniku w wykonania tego skryptu zostaną na dysku zapisane wszystkie gałęzie rejestru. I teraz, o ile samo tworzenie gałęzi rejestru konkretnej konfiguracji nie jest niczym złym, bo po co 100 razy zmieniać na komputerze e, jakąś konfigurację, to znaczy na 100 komputerach tą samą konfigurację, jak można sobie to wyeksportować i ciągnąć jakimś skryptem e, na te pozostałe 100 komputerów, ale tworzenie takich dumpów, całych gałęzi, no to to już jest coś podejrzanego i coś, co jak najbardziej powinno nas. Zaalertować, bo z tego też oczywiście można wyciągnąć poufne informacje, jak na przykład hasła. I teraz, tak, e, oczywiście, system jest w stanie to monitorować. E, tutaj widzimy właśnie dodanie e, za pomocą polecenia regex, czyli najpopularniejszego e, polecenia e, zmian w, system, w rejestrze Windowsa. O, tutaj znowu mamy. E, I ten drugi slajd jest o tyle istotny, że widzimy, że parentem jest foot helper. To jest dobra wskazówka. Sprawdzić u Was w logach, czy Foot Helper nie jest parentem dla jakiegoś dziwnego procesu, dla którego nie, zazwyczaj nie powinien być jakiegoś PowerShell'a, a właśnie reg.exe, czy coś w tym stylu. A Kimana, znowu wszystko ładnie parsowane, wszystko ładnie do wyciągnięcia. A widzimy na zmianę Foot Helper i reg.exe. I teraz tak, pierwszy raz chyba pojawia się trzynastka, czyli ID 13 w tej prezentacji. Mówiące o zmianach w rejestrze. No i tutaj widzimy wprost, że REKEZ zrobił e, zmiany w konkretnym kluczu, czyli Target object, i jaka tam jest zapisana wartość, czyli details. I to też jak najbardziej jest i może posłużyć do zbudowania fajnej detekcji. Lateral Movement. Znowu zaglądamy do pakietu sysinternals, bo ten pakiet sysinternals może nam z jednej strony bardzo pomóc, a z drugiej bardzo zaszkodzić. to zawsze zależy od intencji, e, czy to jest dobry administrator, czy po prostu atakujący. PSEGZK można wykrywać na bardzo dużo sposobów, na bardzo duż, różnych warstwach, ale ja pokażę trzy najważniejsze. Po pierwsze, jak w ogóle się zorientować, że coś zostało wykonane za pomocą ps -exeka. Jeżeli użyjemy PSEG-ZK, nie żadnej jego, jakby to powiedzieć, nie żadnej jego e, modyfikacji ani nic w tym stylu, to parentem dla wszystkich wykonanych poleceń będzie PSEGZE SVC. I to jest istotne, bo oczywiście administratorzy mogą u Was używać PSEG-ZK, ale też czasami warto się przyjrzeć, co konkretnie jest wykonywane za pomocą tego zdarzenia. Wracamy do naszych pipów, i to jest dla mnie e, złoty artefakt. E, zaraz wam powiem czemu. E, bo, tak jak mówiłem, e, pipy służą do komunikacji między procesami. I zazwyczaj, jak mamy ofiarę, czyli nasz zaatakowany host, to my mamy nad nim kontrolę, wiemy co tam się dzieje, logujemy rzeczy, mamy EDR, antywirusy, ale interesuje nas skąd był atak. I teraz, w tym momencie, jak jest stworzony e, pipe, to mamy nazwy procesu, czyli PSX svc myślnik nazwa hosta z którego to przyszło i to jest właśnie ten złoty, złoty artefakt dla mnie nazwa pit procesu i jedno, jeden ze strumieni wejście wyjście i strumień błędów i można to zmienić, próbując zmienić nazwę hosta, z którego atakujemy. No ale no te grupy tego nie robią z jakichś powodów. Zresztą myślę, że jak ktoś zna historię wycieku z konti, to oni mają takie naprawdę helpdeskowe instrukcje, zrób to, zrób to, zrób to bez zastanawiania się, bez żadnego obseku. Więc też warto na to zwrócić uwagę, bo nie dotykamy w ogóle sieci, a wiemy skąd przyszedł prawdopodobnie atak. A jeszcze jedna rzecz ID 11. Ktoś kiedyś zauważył, że z tymi pipe'ami jest pewien problem, bo można je podsłuchiwać, więc Microsoft żeby to uniemożliwić, to wprowadził trochę kryptografii w ten proces, a objawiło się to to, że stworzył plik z rozszerzeniem key. I co zawiera ten plik z rozszerzeniem key z naszego punktu widzenia? Również tego hosta, z którym się będzie komunikował, żeby zabezpieczyć tą komunikację. Więc jak nie znajdziemy w pipe'ach, to być może znajdziemy w w systemie plików e, taki klucz i będzie tam nazwa tego hosta z którym się e, komunikuje. Defense evasion, e, process injection to jest najczęściej sposób ukrycia w systemie i tutaj już bez rzucania kodów C znalazłem taki, e, taki graf, który pokazuje jak ten proces injection wygląda. Okazuje się, że po szybkim przyjrzeniu Sysmon to monitoruje za pomocą czterech ID a my skupimy się na dziesiątce, o której już dzisiaj słyszeliście i na ósemce, czyli tam w tej ostatniej kolumnie. I teraz tak, w Meterpreterze do Process Injection służy polecenie Migrate, atakujemy na przykład przeglądarkę, udało nam się eksploitować, jesteśmy w środku, no ale przeglądarkę użytkownik może zamknąć, zamknie przeglądarkę, no nas w tym systemie nie ma. Drugi raz ciężko, żeby się nabrał na podobny atak, chyba, że jest naprawdę zaawansowany. No to lepiej się zmigrować do jakiegoś procesu, na przykład Explorer.exe, który zawsze będzie działał, dopóki będzie działał host. I do tego właśnie wykorzystujemy Migrate. Tutaj mamy Sysmon ID10, czyli widzimy, że targetem jest nasz Explorer.exe. PIDy się zgadzają swoją drogą. Linijkę wyżej jest Target, Process ID, wskazany Process ID, więc się zgadza. I teraz następna rzecz, która się pojawia w przypadku procesu nierzeczeń, to jest zdalne, utw zdalne utworzenie wątku w tym procesie, który jest skazany jako target. I tutaj właśnie mamy znowu explorer.exe i e, proces ID się zgadza. Na koniec, oczywiście, e, z racji, że PID procesu jest bardzo głośny, to możemy, to możemy to łapać takimi parami. ósemka i dziesiątka, ten sam PID może nas doprowadzić właśnie do Process Injection. Swoją drogą proces Injection też powinien łapać EDR, ale z różnych powodów może go nie łapać. E, persistence, e, jednym z metod Persistence'u jest e, e, Schedule Task'i. W momencie, kiedy tworzymy Schedule Task'a, w najprostszy sposób możemy to zrobić poleceniem albo PowerShell'em e, i go uruchomić, e, to co się dzieje dalej? E, dalej dzieje się to, że jest tworzony wpis w rejestrze. Z nazwą tego zadania e, zaplanowanego i na przykład z ID takiego procesu, co jest unikatowe w skali całego e, systemu. Event ID 13 w Sysmonie pokazuje nam, że takie zmiany są jak najbardziej raportowane e, i tak to właśnie wygląda w Kibanie. E, jeżeli tworzymy zadanie zaplanowane, to też zmienia się system plików. Pojawia się nowy plik w, w, domyślnej, w domyślnej lokalizacji C Windows System 32 Task. I to jest po prostu XML, który opisuje, co to zadanie zaplanowane ma zrobić, czyli mamy, pole, mamy sekcję exec, jaki plik, jaki plik z jakimi parametrami i też jesteśmy to w stanie jak najbardziej znaleźć za pomocą Sysmona, że takie zadanie zostało zaplanowane. Więc jak znajdziemy sobie podejrzany wpis w rejestrze, możemy przeszukać system plików, wyciągnąć tego XML-a i mu się bardziej przyjrzeć, co tam zostało zaplanowane. I teraz to jest ciekawostka, bo jest dużo... Powiedzmy, że ten malware został wykonany za pomocą Schedule Taska. Jak odróżnić, że coś zostało wykonane za pomocą Schedule Taska, ostatni, przedostatnia linika, parent Command Line, zawsze to będzie SVC host z konkretnymi przełącznikami. Więc też możemy zrobić takie zapytanie i zobaczyć, co będzie e, wynikiem. Oczywiście będzie dużo procesów, no bo schedule taski to są normalnie używane e, procesy, ale być może będzie tam jakiś PowerShell, który nie powinien być uruchomiony, coś, co powinno nas zaalarmować. E, Połączenie sieciowe, czyli to, co było poprzednio, też jak najbardziej jest przy tej technice łapane. Anydesk to jest coś, co jest wykorzystywane przez atakujących. Jeżeli nie używacie Anydeska, TeamViewera czy innych rzeczy, warto się temu przyjrzeć. Okazuje się, że Anydeska można zainstalować bez pomocy użytkownika, za pomocą odpowiednich parametrów. Możemy tak zrobić, że nie pojawi się GUI, tylko jakaś ikonka w traju. Ona szybko zniknie, użytkownik nie zwróci uwagi, a ktoś jeszcze ustawi hasło sobie, to nie będzie musiał za każdym razem pytać użytkownika, ej, podaj mi hasło, żebym mógł się zalogować do twojego komputera i zrobić coś złego. Więc jakie najbardziej jest to możliwe. Event ID 22, pierwszy raz podczas tej prezentacji, czyli odpytanie, e, zapytania DNS-owe. Widzimy zapytania DNS-owe do NEDESK. Jeżeli nie używamy NEDESK w firmie, każde zapytanie do NEDESK powinno wzbudzić nasze e, zainteresowanie. Event ID 3, czyli znowu kolejna garść informacji potrzebnych do raportu, czy potrzebnych do etykieta. Tak to, wygląda, tak to wygląda w Kibanie. Tego jest więcej, bo te, te sieciowe eventy są jednym z głośniejszych eventów. I teraz tak. Okazuje się, że NDesk jest instalowany jako serwis. Jeżeli jest instalowany jako serwis, to zmienia się też rejestr. To, co nas najbardziej będzie interesowało, to oczywiście jest nazwa, czyli Ndesk i będzie nas interesował ImagePath, bo to pokazuje, gdzie jest, ta, gdzie jest ten plik wykonywalny, który został uruchomiony jako usługa. Oczywiście zmiana w rejestrze to wywołanie ID 13 w Sysmonie. I tak to ładnie widać w kibanie. Exfiltration. Oczywiście, jak ktoś ma kobalta już u nas, to może korzystać z kobalta do wyprowadzania danych, może korzystać z meterpretera, ale często pojawia się takie narzędzie jak Airklon. To jest narzędzie CLI, które służy do tego, żeby. Synchronizować to, co mamy lokalnie z wcześniej zdefiniowaną chmurą, ale Erklon posiada dużą ilość dosyć charakterystycznych przełączników, bo możemy ustawić, ile wątków ma być transfer, priorytet, więc zebranie tych wszystkich przełączników i zwrócenie uwagi na original fine name e, może nam e, pomóc w znalezieniu, czy ktoś czasami czegoś nie wynosi na zewnątrz, czy nie próbuje na przykład oszukać naszego DLP. E, połączenie sieciowe jak najbardziej do raportu, do tiketa e, Event ID22. I to jest bardzo ciekawe, bo mamy Erklon i widzimy od razu, kto jaką, jaką chmurę sobie skonfigurował. W tym przypadku jest to Mega NZ. E, może to być Dropbox, może to być e, Google Drive, cokolwiek. Tam chyba w konfiguracji jest no na pewno ponad 30 chmur do skonfigurowania. E, Impact, e, i to jest już ostatnia z dużych technik. E, Podobnie jak w przypadku, jak w przypadku e, Discovery, e, trudno reagować na każdą pojedynczą, chociaż tutaj już są trochę bardziej istotne, e, istotne wykorzystanie, ale również to jest wrzucone w jeden skrypt baczowy e, i takie właśnie rzeczy są e, wykorzystywane już przed samym, już przed samym e, szyfrowaniem do wyłączania jakichś e, zabezpieczeń, do usuwania backupu. I do usuwania przede wszystkim artefaktów, które wskazują, co się zadziało. Tutaj to widać w kibanie. Dwie rzeczy, które powinny zwrócić naszą uwagę, bo często przy robieniu backupu czy robieniu migawek systemu, no administratorzy w dużych firmach nie korzystają z tych domyślnych windowsowych featureów, bardziej korzystają z jakichś rozwiązań firm trzecich, więc samo grzebanie już przy WS Admin czy WB. Czy przy backupie Windowsa, powinno wzbudzić nasze zainteresowanie, dlaczego w ogóle ktoś grzebał przy tych opcjach, skoro my na przykład z nich nie korzystamy, nie korzystamy w firmie. I teraz jest podsumowanie. Zainstalujcie Sysmona z podanym konfigiem, Nie musicie tych danych wysyłać do SIEMA, nie musicie sobie zapychać SIEMA, jeżeli jesteście na granicy z waszą licencją i nie potrzebujecie kolejnego źródła. Ale zainstalujcie to i traktujcie jak czarną skrzynkę, że jak coś się stanie i nie będziemy wiedzieli, bo nam EDR nic nie powie, no to wyciągnijmy tego event loga, bo on jest w dobrze znanym formacie i spróbujmy zobaczyć, co tam się działo. Dodajcie Sysmana do swojego researchu, bo nie jest za darmo, Kibana jest za darmo, Metasploit jest za darmo, więc to wszystko, co tutaj pokazałem, jesteście w stanie sami sobie odtworzyć w domu. Oczywiście polecam kontakt do siebie w razie problemów. I zasada cztery kategorii. Te cztery kolumny patrzymy, co się zmienia w procesach, w systemie, w sieci i w rejestrze, jeżeli chodzi o Windowsa oczywiście. I to by było tyle. To jest kontakt do mnie, prośba o ocenienie tej prezentacji, jak mi poszło. A ja wracam na ten slajd, bo ktoś może będzie chciał sobie zrobić zdjęcie. I to by było tyle z mojej strony. Zachę